Duch Pański spoczywa na mnie. Posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Drodzy bracia, kapłani, drogie siostry i bracia, mija kolejny rok naszego wspólnego pielgrzymowania do domu Ojca. Tak postrzegam nasze posługiwanie, nasze świadectwo Ewangelii, jako wspólne pielgrzymowanie do domu Ojca. Kolejny raz stajemy wspólnie w tym Wieczerniku Chrystusa wraz z naszym Panem u boku apostołów. I ważne jest, byśmy to sobie uświadomili, uczestnicząc w tej niezwykłej dzisiejszej Eucharystii. Do Wielkiego Czwartku jeszcze kilkanaście dni. Natomiast duchem jesteśmy już w Wielki Czwartek. Właśnie te względy, o których wspominałem na początku dzisiejszej uroczystej mszy świętej, pastoralne względy podyktowały nam, byśmy spotkali się w scenerii Wieczernika nieco wcześniej. Drodzy bracia, Wieczernik ten jedyny w swoim rodzaju zmieścił przy Chrystusie 12 apostołów. Byli wśród nich tacy, którzy bezgranicznie umiłowali swego mistrza, aż do Golgoty. Był nim Jan. I to właśnie Janowi Pan daje zaszczyt reprezentowania całej ludzkości w chwili, kiedy Jezus ostatkami sił, ludzkich sił, przekazuje go pod opiekę swojej matce, nakazując mu jednocześnie, by on traktował ją jako swoją matkę. Ale moi drodzy bracia, byli tacy, którzy rozpierzchli się w popłochu w chwili, kiedy napadnięto na Jezusa w Getsemani, kiedy go aresztowano. No i był ten człowiek wielkiego dramatu, Judasz. Wieczernik każdego pokolenia kapłanów mieści w sobie przedstawicieli wszystkich, którzy byli wtedy w Wielki Czwartek w Wieczerniku Jerozolimskim z naszym Panem. Stając dzisiaj przy ołtarzu, drogi bracie, wyznaj w cichości swej duszy, kim jesteś. Janem, jedynym, który stanął przy krzyżu wraz z Maryją? Czy może jednym z zalęknionych? Czy może w większości tchórzliwych, którzy przy pojawieniu się zagrożenia uciekają od Jezusa? Czy może, nie daj Boże, jesteś duchowym potomkiem Judasza? Zdaję sobie sprawę z ciężaru tych słów, które w tej chwili padły. Ale zdaję sobie sprawę, że w szeregach kapłańskich dzisiejszego świata odczuwa się deficyt postawy świętego Jana Apostoła. Przesyt postaw lenistwa duchowego, które owocuje ucieczką z kapłaństwa pod byle jakim pretekstem oraz wzrastającą tendencją do zdradzania Jezusa i wkraczania na ścieżkę, którą kroczył Judasz. Każdy Wielki Czwartek ma swojego Judasza, ale ma też swojego Piotra, który zbłądziwszy w pokorze, pokucie i żalu wraca do Pana. Drodzy bracia, oby nikt z was tu obecnych, jak również nikt z nas będących w prezbiterium katolickiego kościoła, więcej będący w Chrystusowym kościele, który jest przecież piękny, jest przecież tak wielki, oby nikt z nas kapłanów nie podzielił losu Judaszowego. Ale byśmy również nie podzielili losu tych, którzy
nie chcą się angażować w niesienie Ewangelii Chrystusowej, którzy nie chcą się angażować w ewangelizację i świadectwo, którzy idąc do konfesjonału, idą w nowy sposób, liberalny, bez znaków Bożego miłosierdzia, bez stuły, mówiąc, ja takich gadżetów nie używam. Drodzy bracia, to są przykłady z życia kapłańskiego kapłanów XXI wieku. I idąc drogą Bożą wyznaczoną przez Ducha Świętego dla każdego z nas, którzyśmy związali się z Jego wspólnotą poprzez katolicki Kościół Narodowy, musimy być świadomi, że również na nas ciąży obowiązek, ale i odpowiedzialność za zgorszenie, jakie rzucamy wiernym poprzez swoją ignorancję, brak prawdziwego i głębokiego zaangażowania w pracę duszpasterską. Takie bardziej trwanie niż działanie w życiu kapłańskim. Tak wiele mówi się o kryzysie współczesnego świata. Tak wiele mówi się o kryzysie kościoła hierarchicznego. Kryzysie, który rodzi kryzys wiary zabłąkanych owieczek, uciekających wręcz od kapłanów, którzy zamiast być świadkami Ewangelii, stają się wilkami w owczej skórze. To bardzo smutne i bardzo przykre, że również to pokolenie, w którym jesteśmy, przepełnione jest potomkami Judasza. Siostry i bracia, w ubiegłym roku podczas pielgrzymki do Medjugorje mieliśmy wielką łaskę spotkania wielu ludzi. Świadczenia o tym, jakimi jesteśmy kapłanami. I wtedy podczas jednego z takich świadectw z ludźmi usłyszałem stwierdzenie, które mnie zmroziło, ale które jakże bardzo boleśnie ukazuje sylwetkę i profil współczesnego kapłana. Może nie wszystkich kapłanów, ale również właśnie tych kapłanów, o których mówię, potomków Judasza. Jest to świadectwo kobiety, która widząc pewnego kapłana powiedziała: księże biskupie, gdybym miała drugi raz przyjść na mszę prowadzoną przez takiego księdza, nigdy więcej moja noga nie stanęłaby w kaplicy ani w świątyni, w której on posługuje. Moi drodzy bracia, pierwsze nasze wielkoczwartkowe kapłańskie życzenie płynące wprost od naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest proste życzenie. Byśmy nigdy nie zdradzili Jezusa. Byśmy nigdy nie zdradzili Go poprzez swoje lenistwo, poprzez grzechy zaniechania przejawiające się postawą, a jeszcze mam czas, zrobię to później. Byśmy Go nigdy nie zdradzili brakiem tego, o co proszę od zawsze, tego ewangelicznego entuzjazmu. Mamy iść z Chrystusowym Słowem do wiernych, przepełnieni Jego miłością, przepełnieni wiarą w Chrystusa. Mamy tym żarem Chrystusowym zapalać innych. Musicie pamiętać, że kapłan musi mieć w sobie Ducha Bożego. Musi płonąć jak pochodnia, a nie tlić się jak taki anorektyczna świeczka, której brakuje być może sił albo czegoś więcej. Dlatego drugie życzenie w tej uroczystej chwili, jakie płynie od waszego biskupa do was, jest takie: byście każdego dnia czynili maleńki krok do przodu w swojej duszpasterskiej działalności. Usłyszałem dzisiaj piękne świadectwo księdza proboszcza z Wielunia, który podzielił się ze mną wielką radością. I podzielam tę radość, bo ona płynie nie tylko z Wielunia, ale płynie z Warszawy, płynie z różnych stron, tam gdzie jesteśmy i działamy. Naszym zadaniem nadrzędnym, codziennym jest modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Trwanie przy Chrystusowym stole, przy Chrystusowej Eucharystii.
Natomiast zadaniem Ducha Świętego, który przyjmuje na siebie rolę tego, który ożywia i tworzy tę wspólnotę, jest to, by widząc naszą pokorę, prawdziwą, głęboką pokorę, widząc nasze serca otwarte i chętne w działaniu Bożym, będzie przyprowadzał kolejne zbłąkane dusze po to, aby im pomóc. I te zbłąkane dusze będą dostrzegały w was ludzi Bożych, świadków Bożych, mężów Bożych, którym warto zaufać, by na powrót stanąć na drogę prowadzącą do domu Ojca. Przed kilkoma tygodniami napisałem pewien artykuł, wspominałem o tym wczoraj, kiedy rozmawialiśmy już z naszymi pierwszymi księżmi, którzy dojechali na dzisiejsze, jutrzejsze uroczystości. Artykuł, który zatytułowałem Czerwony alert dla Kościoła. To dotyczy również nas, drodzy bracia. My również bierzemy na siebie grzech zaniechania i odpowiedzialność za potępienie tych wszystkich, którzy tracą kontakt z Bogiem z powodu naszej bezradności. Dlatego, drodzy bracia, ze świętą Ewangelią w ręku, w jednej ręce, z różańcem w drugiej ręce, wyjdźmy z dzisiejszej uroczystej mszy świętej Krzyżma z głębokim postanowieniem, że nie będzie tygodnia bez mszy świętej. Więcej, nie będzie dnia bez mszy świętej, o ile tylko mam gdzie ją sprawować, bo są i takie miejsca, gdzie jeszcze nie mamy kaplic i wtedy trudno jest kapłanowi sprawować mszę świętą, ale też pamiętam ze swojego kapłaństwa, ilekroć tęskniąc za Eucharystią, robiłem sobie w kaplicę w jednym ze swoich pomieszczeń po to, aby jednak spotkać się z Chrystusem Eucharystycznym. W większości przypadków dzięki Bogu, dzięki Duchowi Świętemu posiadamy już kaplicę, posiadamy miejsca kultu, więc angażujmy się, bo tylko poprzez Eucharystię będziemy w stanie pozyskać następnych wiernych, pozyskiwać tych, na których tak bardzo zależy Duchowi Świętemu. I będziemy mogli wspólnie dzielić się takimi pięknymi świadectwami, jakim dzisiaj podzielił się ksiądz proboszcz, ojciec Robert z Wielunia. Drodzy bracia, przeżywamy ten rok liturgiczny, jak wiecie, bardzo dobrze, w szczególnej asystencji Ducha Świętego. Czytamy piękne, szczytne hasło. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ale pomyśl, drogi bracie, czy to hasło w twoim życiu kapłańskim odzwierciedla twoją duchowość? Czy jest to prawdą? Czy dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w dniu święceń kapłańskich, nie daj Boże, nie zostały zakopane w części lub w całości poprzez nasze słabości, poprzez strach przed konfrontacją z codziennym życiem? Dbajmy o to, by każdego dnia być prawdziwie napełnionymi Duchem Świętym, by to nie była forma przechwalania się. My, kapłani, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, ale by to płynęła, by to była prawda płynąca z pokory i głębi naszej duszy. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, ponieważ napełnił nas, byśmy się tą prawdą, jako świadkowie, dzielili z tymi, do których nas posyła. I tak na koniec tej dzisiejszej refleksji jeszcze jedno. Nie ma kapłaństwa Chrystusowego bez prawdziwie misyjnej postawy. Nie może być biskup, który zaszyje się w pałacu, o co są tak bardzo w tej chwili oskarżani, jest oskarżanych wielu biskupów. Nie może być biskup bez głębokiej pokory serca, bez pochylenia się nad każdą sprawą człowieka, do którego go Chrystus posyła poprzez wybór. Tak samo nie możesz być kapłanem, jeżeli nie będziesz dostrzegał
potrzeby niesienia Ewangelii każdemu człowiekowi, nawet temu najbardziej poranionemu, z przeoraną duszą. I drugie, nie ma Chrystusowego kapłaństwa bez Chrystusowego krzyża. Dlatego w chwilach niepewności i zwątpienia obejmijcie Chrystusowy krzyż. Przytulcie się bardzo mocno do Chrystusowego krzyża. Przytulcie się w ten sposób również do serca Maryi i bądźmy jak święty Jan Apostoł, dzielni i do końca wierni. Drodzy bracia, tego wam życzę na dziś, tego wam życzę na jutro i na całe nasze dalsze kapłańskie życie. Jeżeli więc pragniecie, obecni tutaj, jak również ci bracia, którzy nie dotarli z powodu panujących warunków, bo mamy na początku wiosny bardzo poważną zimę, ale jeżeli pragniemy wszyscy razem dalej kroczyć z Chrystusem, przyrzeknijcie Mu teraz, składając odnowienie swoich kapłańskich ślubów. Drodzy bracia, gdy przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie, każdy z nas wobec swojego biskupa i zgromadzonego wtedy ludu Bożego wyrażał gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. W rocznicę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie najpierw apostołom, a potem i nam, pytam każdego z was. Drogi bracie, czy chcesz odnowić przyrzeczenie złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać każdego dnia misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, naszego dobrego pasterza, i nie szukając własnych korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi? Chcę. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, i razem z Nim samego siebie poświęcać każdego dnia Bogu za zbawienie ludzi? Chcę. Z Bożą pomocą. Zwracam się do wszystkich tutaj obecnych sióstr i braci i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. Również proszę was, siostry i bracia, którzy uczestniczycie w dzisiejszej mszy świętej za pośrednictwem kanału telewizyjnego, módlcie się za swoich kapłanów. Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, najwyższego kapłana, prowadzili was do Niego. Bo On jest źródłem zbawienia. Dlatego też wołajmy teraz do Niego: Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Módlcie się także za mnie, waszego biskupa, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie, niegodnemu, pokornemu i grzesznemu słudze powierzony, i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa, kapłana, dobrego pasterza, nauczyciela i sługi wszystkich. Wołajmy do Niego: Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Niech Pan nas zachowa w swojej miłości i niech doprowadzi pasterzy i lud im powierzony do życia wiecznego. Amen. A teraz śpiewając, śpiewajmy chwała Ojcu i Synowi,